Dawaj, ustaw, go! Jesteśmy na treningu defensywy wilków. Także można zauważyć, że ofensywa trenuje zupełnie co innego niż defensywa. Jest to chyba związane tak naprawdę z tym, że dwie ekipy nie grają jednocześnie na boisku. Także nic dziwnego, że mają zupełnie inne style treningowe. Co wiąże się oczywiście ze swoją rolą na boisku. Ponieważ ci blokują, a tamci muszą się przebić. Także zaraz zmienimy to, wejdziemy jeszcze sobie na ofensywę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tylko boję się tego, bo tam główny trening widzę polega na rzucaniu piłki, co kompletnie mi nie wychodzi na ten moment. Tomek, powiedz szybko instruktorze, jak się prawidłowo rzuca piłkę. Wkładamy dłonie, tak zwany diament. Sposobem górnym wszystkie piłki lecące tu, piłki lecące poniżej naszego stępasa, łapiemy w tak zwany koszyczek. Czyli jak piłka naleci, łapiemy tak, a tak łapiemy. Chłopaki właśnie już zakończyli rozgrzewkę, można powiedzieć, że jest całkiem sympatycznie, nie ma jakiegoś tutaj spiny, jest po koleżeńsku, można powiedzieć, bardzo fajnie. Na razie praktycznie sam się nie zmęczyłem w ogóle. No i to, dopiero teraz przechodzimy do meritum, czyli głównej części treningowej, także zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało i dopiero jak to wszystko się tutaj, można powiedzieć, je w tym sporcie. Spróbujemy bardziej ofensywnie. Spróbuj się przebić, ty się przebijesz. Przebij się, jesteś mały, silny, szybki. Im szybciej biegniesz, ciężej cię złapać. Pięknego, stary, naprawdę. No ty, to już. Nie jeden, łapie, tutaj, o co chodzi? Nie jeden tutaj tak nie biega. Serio mówię. Zwinność zawodników jest bardzo duża. Ale, po usłyszeniu kilku typów tutaj od defensywy, naprawdę można sobie poradzić całkiem ładnie. No grunt żeby się nie bać, im już mocną cykkę. Wyjmę ściękę. Zrobić mocny wjazd po prostu w gościa i się nie bawić. Tutaj się też dobrze czuję, jak przy obaleniach. Wjechać z całej mocy, wyhaczyć nóżki i uziemić przeciwnika. Także bardzo fajna zabawa. Można się wyżyć. Na pewno ci faceci nie chodzą jacyś spięci w życiu normalnie, bo to, co tutaj robią, to im spokojnie starcza, tak jak mi na macie podczas MMA. Już całą złość zostawiałem tutaj na 100%. Także coś wspaniałego. Jesteśmy właśnie po akcjach defensywnych i ofensywnych. Grałem zarówno tutaj, jak i tutaj. Powiem wam, mega fan. Podstawa to nie można oczywiście się bać, no i szczęka na zęby, bo uderzenia są dosyć solidne. Ale te kaski naprawdę bardzo, bardzo fajnie chronią głowę i tłumią te uderzenia, bo bałem się tego tak naprawdę najbardziej, że wyjdę z tą strząsem mózgu. Ale nie ma tutaj niczego takiego i tak samo ten buzzer, bardzo podobny jak na motor, którego używamy. Też wszystko fajnie tutaj chroni, obręcz barkowa jest mocno trzymana i czuję się na tyle komfortowo, że można mocno sobie wpaść w człowieka bez jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu swojego i również oponenta, który biegnie naprzeciwko na nas. Także co, no powiem wam, moim zdaniem mega fajna zajawka, dużo, dużo siły, dużo, dużo brutalności, ale jak tak samo jak w MMA, tu w tym sporcie też kryje się bardzo dużo techniki.
wszystkie odpychania, bloki, cutting i tym podobne rzeczy, więc także usłyszałem dzisiaj już prawie całą Biblię tutaj tego i terminologię, jaka tutaj wychodzi od nich, od różnych graczy. Widziałem już tutaj niejednego zawodnika, który używał Ortez na oba kolana. Pytałem czemu, oni mówią, że na zawodach, jak już grają mecze ligowe, to jednak uderzenia są tak mocne, że często boją się o te kolana, dostają one duże przeciążenia. No i oczywiście jakieś podwójne akcje, czyli typu nogi, głowa i wtedy te kolana właśnie mogą lecieć, więc sport jest, można powiedzieć, już na poziomie takim ligowym, dosyć niebezpieczny, ale zajawkowo, tak jak tutaj, moim zdaniem każdy, który lubi sport, jakkolwiek się ruszać i nie boi się kontaktu z drugą osobą, powinien śmiało spróbować. Powiem wam, sport jest naprawdę brutalny, bo ledwo ruszam ręką, trochę ją przegiąłem lub przeprostowałem. Na dzisiaj odpuszczę. Fart, że to nie jest prawy nadgarstek, który już mam cały czas rozwalony od MMA i grapplingu, tylko lewy, także albo będę miał teraz rozwalone dwa, albo po prostu jest to zbicie lekkie, ale raczej jest to zbicie. O, bo już ją ruszam. Mam dalej swoje sporty wiodące, czyli MMA motory, gdzie ten nadgarstek raczej by się przydał, więc altacet, obijamy standardowo, jutro fizjoterapeuta i zobaczymy, jak to będzie. Dzięki. Dzięki raty! Granaty! Dzięki! Rozmawiamy teraz z trenerem i jest nasz skrzydłowy i nasz biegacz. Chłopaki, powiedzcie mi jeszcze tak na szybko, ile razy w tygodniu trenujecie i jak długo to wychodzi czasowo? Tak naprawdę taki trening. To tak, trenujemy dwa razy w tygodniu treningi futbolowe, to jest po dwie godziny. No i siłownia indywidualna. Trzy razy w tygodniu to powinien być. Jedni 12 godzin, jedni pewnie 3. Czyli to już w zakresie indywidualnym. Tak jest. Tak jest. Bo ja dzisiaj już miałem prawie złamaną rękę, jestem cały rozwalony. Jak z wami to wygląda, jakby tak trenujecie w sumie dwa razy w tygodniu? Cały czas takie treningi robicie, więc jak to wygląda u was z kontuzjami? No, nie każdy trening jest taki kontaktowy. Mamy dużo takich... Wiadomo, przed sezonem to trochę ograniczamy kontakt. No dzisiaj był wyjątkowo taki trening, bo ty przyszedłeś typowo tego pokazać. Tak, no fajnie, no, pokazać, jak to wygląda. To, bo to, żebyś odczuł, co to jest chyba. Tak jest. Trochę to są te takie trochę symulowanie warunków meczowych. Nie? Oj tak, ja poczułem te warunki. Nie, to chodzi. Ale nie mamy aż tyle. Jest dużo indywidualnych pracy nad techniką, jakąś tam strategią. No, przy tych takie końcowe, jak mamy z panią Biol, atak kontra obron, to tam jest też kontakt, ale często przerywamy przed powaleniem samego siebie. Rozumiem. Czyli chronimy zawodników. Minimalizujecie straty. Tak jest. Rozumiem. Ale samo to jest fajne. Czy macie obecnie zawodników? Właśnie to mnie interesuje. Około 35. Ile jest potrzebnych tak na boisku do ofensywy i defensywy? Tak 11 na formację. 11 na formację. Czyli macie jakiś backup tutaj? Coś tam jest, ale to jest mało. To jest mało. To jest mało. To jest okej, zakładając się na kontuzję. Aha, rozumiem. Jeśli pojawiają się kontuzje, to powoli to się... Zaczyna się, no tak, zmienia się wszystko. Najlepsze drużyny plus minus po ile zawodników mają? Może wiecie? No bo gracie. To jest tutaj ponad 50, to jak to wygląda, więc... Skład meczowy ma chyba 45 osób. Tak, to dużo. No a ile możesz ci przyjść na trening? Tak naprawdę bywają historie, że i po 100 parę osób jest na treningu.
Polsce. Gdzie było po prostu kilka sekund. Tylko nie wiem, jak to teraz w covidowej. No tak, no oczywiście, nie powinno go obostrzenia i tym wszystko. Dobra chłopaki, bo robi się zimno, bo jednak mimo wszystko stoimy dalej na zewnątrz, także nie truję. Dzięki. Piona, Wilki Łódzkie, sprawdzajcie chłopaki. Zapraszamy na wszystkie mecze, można oglądać online. Dzięki mecze. Będziemy ruszyć. Dzięki chłopaki. Tego pana widzimy na RC.